trakcie testów szczepionki popełniono błąd. Efekt zaskoczył wszystkich. Znak zapytania koronawirus. Błąd w dawkowaniu szczepionki AstraZeneca pozwolił na zaskakujące odkrycie. Koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki prawdopodobnie przeprowadzą ponowne testy kliniczne swojej szczepionki, podaje Reuters. Wszystko z powodu zaskakującego odkrycia. W trakcie trzeciej fazy testów klinicznych szczepionki AstraZeneca doszło do pomyłki w dawkowaniu w przypadku części pacjentów, a konkretnie 2741 z 11636 ochotników. Okazało się jednak, że skuteczność szczepionki w przypadku tych, którzy otrzymali 1,5 zamiast planowanych 2 pełnych dawek, wyniosła 90%. Natomiast w przypadku tych, którzy otrzymali 2 pełne dawki, było to 62%. AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki przyznały, że doszło do szczęśliwej pomyłki. Część ochotników za pierwszym razem otrzymała pół planowanej dawki, a za drugim już całą. Teraz Pascal Soriot, jeden z szefów AstraZeneca, powiedział Bloombergowi, że potrzebne są dodatkowe badania na mniejszej dawce. AstraZeneca liczy, że dodatkowe testy nie wstrzymają dopuszczenia szczepionki do użytku w wyższej dawce, ponieważ zakończona trzecia faza i tak spełniła wymagane kryteria. Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Wielkiej Brytanii i Boris Johnson oraz główny naukowy doradca brytyjskiego rządu Patrick Vallance, pytani o tę sprawę, zapewnili, że szczepionka działa i że cała sytuacja z pomyłką w żadnej mierze nie niepokoi rządu. Mimo że szczepionka AstraZeneca i Oxfordu ma mniejszą skuteczność niż szczepionki Moderny i Pfizera BioNTech, to jest tańsza i szybsza w produkcji, a także łatwiejsza w dystrybucji, podaje Reuters.